Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawię 10 rekordowych transferów w piłce nożnej. Miłego oglądania. Numer 10. Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii, piłkarz takich klubów jak West Brom, Everton czy Manchester United. W sezonie 2021-2022 z Interu Mediolan trafił do Chelsea za 113 milionów euro. Numer 9. Eden Hazard. Piłkarz m.in. Lille czy Chelsea. W sezonie 2019-2020 za 115 milionów euro przeszedł z Chelsea do Realu Madryt. Numer 8. Cristiano Ronaldo. Zawodnik takich klubów jak Sporting, Real Madryt czy Juventus. Portugalczyk w sezonie 2018-2019 przeszedł z Realu Madryt do Juventusu za 117 milionów euro. Numer 7. Jack Grealish. Angielski piłkarz w sezonie 2021-2022 za ponad 117 milionów euro przeszedł z Aston Villa do Manchesteru City. Numer 6. Antoine Griezmann. Francuski piłkarz takich klubów jak Real Sociedad czy Atletico Madryt. W sezonie 2019-2020 trafił do Barcelony z Atletico Madryt za 120 milionów euro. Numer 5. João Félix. Zawodnik m.in. Benfiki Lizbona, z której w sezonie 2019-2020 przeniósł się do Atletico Madryt za ponad 127 milionów euro. Numer 4. Filipe Coutinho. Brazylijski piłkarz takich zespołów jak Espanyol, Inter, FC Barcelona czy Bayern Monachium przyniósł się z Liverpoolu do FC Barcelony za 135 milionów euro. Miało to miejsce w sezonie 2017-2018. Numer 3. Ousmane Dembele. Piłkarz FC Barcelony w sezonie 2017-2018 trafił do niej z Borussii Dortmund. Transfer wynosił 140 milionów euro. Numer 2. Kylian Mbappe. Z AS Monaco trafił do Paris Saint-Germain w sezonie 2017-2018 za 145 milionów euro. I numer 1. Neymar. Brazylijczyk trafił do Paris Saint-Germain w sezonie 2017-2018 z FC Barcelony za rekordowe 222 miliony euro. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Do następnego odcinka. Cześć!